Omawiamy szczegółowo algorytmy ewolucyjne. Już większość omówiliśmy. Link do PDF-a, do skryptu, z którego korzystam, macie jak zwykle w opisie filmu. Dzisiaj opowiem o równoległych algorytmach ewolucyjnych. Zobaczcie, ile już omówiliśmy ostatnio. Kilka wykładów o wielu kryteriach i o wzbogacaniu wiedzą, o obsłudze ograniczeń, o różnorodności, a dzisiaj równoległe algorytmy ewolucyjne. Równoległe algorytmy ewolucyjne to po pierwsze bardzo praktyczny wątek w dzisiejszych czasach, kiedy mamy bardzo często do dyspozycji maszyny wielordzeniowe albo jakieś GPU, a po drugie często uważa się, że algorytmy ewolucyjne bardzo dobrze się zrównoleglają. No i zwróćcie uwagę, jak działa ewolucja biologiczna. Przecież wszystko się dzieje perfekcyjnie równolegle. Mamy osobniki rozproszone geograficznie, presję selekcyjną tam i siam. Wydaje się, że sama architektura ewolucyjna jest przyjazna dla zrównoleglania. Chciałbym, żebyście na początek pomyśleli jak zwykle, jak wy byście wymyślili jakąś metodę zrównoleglania, przy czym pierwszy pomysł pewnie bardzo szybko wam przyjdzie do głowy i on jest taki dosyć oczywisty, a potem chciałbym, żebyście pomyśleli jeszcze troszkę bardziej uporczywie, to znaczy, żebyście pomyśleli, jak sobie wyobrazicie tą pętlę, pamiętacie pętlę, główną pętlę algorytmu ewolucyjnego, tak, selekcja, krzyżowanie, mutacja, ocena, selekcja, krzyżowanie, mutacja, ocena w jakiejś tam kolejności, jedynej słusznej w każdym razie, ale pamiętamy, że możemy tam przekładać się różne elementy cyklicznie. No więc, gdzie są mechanizmy w tym algorytmie, które da się przeprowadzić równolegle? A być może my myśleliśmy o nich, że one są takie sekwencyjne, a jednak dałoby się tam troszkę rozluźnić ograniczenia kolejnościowe, coś tam, że coś tam da się może robić równolegle. Czyli pierwszy pomysł, jak zrównoleglić, jest bardzo oczywisty, a potem być może wymyślicie jeszcze inne sposoby na to, żeby więcej rzeczy działo się równolegle, które normalnie nie dzieją się równolegle i wydaje się nawet, że one nie powinny dziać się równolegle, bo niby są sekwencyjne, ale coś tam można zakombinować. Także zapauzujcie teraz na dłuższą chwilę i jak zwykle zapiszcie w jakimś notatniku różne równoległe realizacje algorytmu ewolucyjnego. Powiedzieliśmy o tylu różnych architekturach, że niektóre z nich to już wręcz aż prosiły się o to, żeby zrobić je równolegle. Także teraz dłuższa pauza. No to zobaczmy sobie na trzy główne architektury równoległe. Zaleta, przyspieszenie obliczeń, wpływ na zbieżność, eksplorację i eksploatację. Oczywiście tak. Pierwsze rzymskie, algorytmy scentralizowane. Ocena osobników równolegle, ale podział zadań między procesami w schemacie master-slave. Czyli mamy jakiś taki master, który jest algorytmem ewolucyjnym. I on robi selekcję, czyli on trzyma sztywno tą całą populację w garści. To wszystko jest w masterze, tak, ta populacja. Ale w momencie, kiedy on już się nakrzyżuje i namutuje, co najczęściej są dosyć mało kosztowne, to są dosyć mało kosztowne operacje, musi ocenić tych osobników. No, osobników, wiecie, 100, 1000, 10 tysięcy, mówiliśmy nawet o 10 milionach osobników w przypadku programowania genetycznego i różnych beznadziejnych zadań optymalizacji, które nie są tak naprawdę, prawie że wcale nie są optymalizacją. Więc to jest ten krok, w którym wykonujemy równoległe ocenianie. Oczywiście na przykład taką mutację, no jak mamy 10 milionów osobników, to mutację też moglibyśmy wykonywać równolegle. Tylko że pytanie, jaki jest koszt rozsyłania 10 milionów osobników w stosunku do mutowania na tej jednej maszynie, nie? Czy na tym, w tym właśnie masterze. Najczęściej mutowanie mimo wszystko jest dosyć szybką operacją. I selekcja w tym prostym pomyśle, selekcja odbywa się też właśnie w scentralizowany sposób, czyli pozostaje nam tylko ta ocena. No i ocena to jest to wysyłanie osobników. Okay? Tutaj jeszcze podaję link do artykułu. Ten artykuł nie żeby był jakimś artykułem teoretycznym, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć sobie różne wykresy, na przykład jak działają maszyny z wieloma rdzeniami, z rdzeniami tak zwanymi fizycznymi i logicznymi, bo wiadomo, że wiele naszych procesorów ma na przykład, wiecie, 16.8 albo 8.4 albo kiedyś 4.2, także tych rdzeni logicznych jest więcej niż rdzeni fizycznych i różne triki, tam hyperthreading, różne triki się stosuje, żeby to osiągnąć. Plus jakieś takie porównanie też zrobiliśmy w tym artykule,
dosyć fundamentalnej kwestii, która do dzisiaj prawie w każdym języku programowania jest inaczej rozwiązana, a w niektórych to nawet są jakieś hybrydowe rozwiązania, że środowisko raz taką implementację, a raz taką implementację stosuje w zależności od tego, jak na przykład długi string macie. Mam na myśli właśnie, czy stringi, czyli kargwiazdka, czy tam jakieś ciągi znaków, czy one są w ten sposób zrealizowane, że każda instancja stringa to jest osobna kopia, niezależna od niczego i kopiujemy zawsze w kółko pamięć, czy mamy taki ref counting, reference counting, tak, że jeżeli tworzymy kopię stringa, to tak naprawdę inkrementujemy, czy zwiększamy tylko liczbę referencji, ale w pamięci to jest jedna jedyna kopia. No i teraz pytanie, jak w takim programie, który no, na lewo i na prawo, jak to zwykle, używa tych ciągów znaków, jak sprawdzi się w sytuacji, kiedy prowadzimy równolegle obliczenia, właśnie taki reference counting i właśnie takie kopie. Kopie są dużo bardziej bezpieczne, nie trzeba się o nie zupełnie martwić, jeżeli mamy na przykład wiele równoległych wątków. Ref counting oczywiście jest o tyle niebezpieczny, że jeżeli mamy jedną kopię i wiele wskaźników do niej, no to jeżeli jeden proces na przykład zmienia, to musi być blokada, żeby inne nie zmieniały i tak dalej. Czyli musimy synchronizować te nasze dostępy, w szczególności dostępy zapisowe, czyli modyfikacji tego stringa. No i właśnie pytanie, co się bardziej opłaca. Także takie właśnie analizy, dwie, zrobiliśmy w tym artykule. No i wydaje się to najbardziej taka prosta, dlatego mówiłem, że pewnie wpadniecie na ten sposób zrównoleglenia, bo to jest najbardziej oczywisty sposób, jak zrównoleglić algorytm ewolucyjny. To zrównoleglenie jest o tyle bardzo słabe, że mamy taką synchronizację w tej głównej pętli, czyli jeżeli na przykład wysyłamy milion osobników, a nawet niech to będzie 150 osobników i tak się zdarzy, że jeden osobnik trafi na jakąś wolną maszynę albo maszynę, która się zawiesi, no ale powiedzmy, że tego nie bierzemy pod uwagę, ale jakieś szybsze i wolniejsze maszyny, no to zawsze będziemy czekali, ten master zawsze będzie czekał na najwolniejszą maszynę, nie? Aż ten osobnik do niego wróci. No i znowuż, jeżeli na przykład mamy 100 osobników w populacji, a na przykład 51 komputerów? No to najpierw się oceni 51, a potem będzie się oceniało 49 i będziemy czekali na te 49. No a oczywiście najbardziej jakiś taki nierozsądny przypadek to, że mamy na przykład 100 osobników i 99 komputerów. No i najpierw 99 komputerów oceni 99 osobników, a potem ten jeden osobnik poleci i 98 komputerów będzie się nudziło, a jeden będzie pracował. I master niestety będzie czekał na tego jednego osobnika. Czyli w tym sensie to jest mało wydajne, no ale oczywiście to są jakieś tam ekstremalne sytuacje, pewnie nie będzie aż tak źle. Drugi, o wiele ciekawszy pomysł, to są tak zwane algorytmy o gruboziarnistej równoległości, nazywane też subpopulacyjnymi, albo mówiliśmy o modelu wyspowym. Pamiętacie? Wysepki, migracja, czyli wtedy o tyle to jest wydajniej z punktu widzenia równoległej ewolucji, że nie mamy już tej takiej synchronizacji, że master czeka na wszystkie oceny osobników, żeby przeprowadzić selekcję. Bo każda wyspa prowadzi niezależną ewolucję, no i następuje migracja między wyspami, na przykład najlepszych osobników albo losowych osobników. Równoległe procesy przetwarzają autonomiczne subpopulacje, wymiana najlepszych osobników, duża moc komputerów, niewielka komunikacja, no bo rzeczywiście komunikacja ograniczona do migracji i to my decydujemy, jak często chcemy robić migrację. Przy czym oczywiście jest jakaś taka optymalna częstotliwość tych migracji, bo mówiłem wam, że jeżeli migracja byłaby prawie nigdy, to jest tak, jakbyśmy prowadzili zupełnie niezależne ewolucje, czyli ryzykujemy, że tracimy czas, bo może być tak, że na jakiejś wyspie ewolucja odkryła jakieś fajne rozwiązanie, no ale ono się nie przemigrowało do innych, te inne międlą w jakichś takich dużo gorszych obszarach przestrzeni przeszukiwania. Z kolei częsta migracja, czyli taki ścisły związek między tymi wyspami, powoduje, że to się w sumie nie różni od jednej ewolucji. Więc no, chcemy jakoś wyważyć tą częstość migracji, żeby być właśnie w jakimś dobrym miejscu z punktu widzenia skuteczności całego procesu. No i teraz mamy trzy pomysły. Subpopulacje są początkowo losowane z równym rozkładem z całej dziedziny. Dziedzina to znaczy przestrzeń przeszukiwania, czyli tak rozrzucamy naszą chmurę rozwiązań zupełnie przypadkowo i potem przypadkowo to wszystko trafia do każdej podpopulacji. Subpopulacje dzielą dziedzinę, czyli możemy rozdzielić nasze rozwiązania losowo, wygenerować na przykład 1000 rozwiązań i potem jak mamy 10 podpopulacji, no to tym razem nie robimy tak, że z tego 1000 losowa setka trafia na każdą z podpopulacji, tylko setka z tego obszaru na tą, z tego obszaru na inną, z tego obszaru na inną, tak? Czyli co dopiero mówiliśmy o map elit,
gdzie mieliśmy taką pomocniczą przestrzeń. Tutaj nie mamy żadnej pomocniczej przestrzeni i nie mamy żadnych pomocniczych kryteriów, ale mamy ten efekt, że przynajmniej w przestrzeni przeszukiwania mamy jakąś metrykę podobieństwa i tej metryki podobieństwa używamy do tego, żeby na każdą populację trafiły podobne osobniki. No i wreszcie subpopulacje dzielą zakres wartości funkcji celu, rozpraszanie konwekcyjne. Mówiliśmy o selekcji konwekcyjnej, czyli to się różni od tego poprzedniego punktu. C się różni od B tylko tym, że B jest w przestrzeni rozwiązań, a C jest w przestrzeni, czyli na osi wartości funkcji celu. I teraz pytanie, czy można ten pomysł, to drugie rzymskie, jeszcze dalej pociągnąć do ekstremu? Czy można jeszcze bardziej drobnoziarnisto podejść do algorytmu optymalizacji, niż to, że mamy wyspy, na których działa ewolucja? Czy w ogóle jest jeszcze jakieś w ogóle miejsce do pociachania tego na drobniejsze kawałki tego procesu ewolucyjnego niż osobne ewolucje? Oczywiście te wyspy można by robić coraz mniejsze i ich coraz więcej. No właśnie, i do czego nas to doprowadzi? W ekstremum, jak będziemy tak robili coraz mniejsze wyspy i będzie ich coraz więcej. Pauzujemy. Doprowadzi nas to do algorytmów o drobnoziarnistej równoległości, co zresztą można by się było prawie że domyślić. Tak zwane algorytmy komórkowe, każdy osobnik przetwarzany przez osobny proces połączony z procesami sąsiednimi, operacje genetyczne, duża komunikacja. No bo co my możemy robić niezależnie na jednym osobniku? Możemy go oceniać i możemy go mutować. Zakładając, że mutant go zastąpi, no bo jeżeli mutant ma trafić gdzieś tam, na przykład zastąpić najgorszego osobnika, no to najgorszego już w jakimś otoczeniu, czyli już wtedy potrzebujemy jakiejś komunikacji. Oczywiście krzyżowanie wymaga komunikacji i selekcja wymaga komunikacji, a mutacja i ocena, no niekoniecznie ocena to już na pewno nie. Czyli jeżeli mielibyśmy jakieś tam, wiecie, GPU z jakimiś tam tysiącami czy dziesiątkami, setkami tysięcy jakichś rdzeni, czy jakąś taką zdolnością obliczeniową, jakieś tam shadery, coś tam, możemy wysłać definicję funkcji celu na każdy taki mikrordzeń, no to on może przetwarzać tego osobnika i go oceniać. Jeżeli jeszcze wyślemy kod mutujący i krzyżujący, no to rzeczywiście, i jakąś tam selekcję, to rzeczywiście w pewien sposób każdy osobnik jest autonomiczny. Jest taka ewolucja oparta o pojedyncze osobniki. Bardzo fajny pomysł, oczywiście pomysł ekstremalny, ale realizowalny w dzisiejszych czasach i we wcześniejszych czasach to już też realizowany. Oczywiście im bardziej rozpraszamy tę ewolucję i komunikacja jest mniejsza i rzadsza, czyli ta interakcja z otoczeniem, tym ewolucja staje się coraz bardziej rozlazła, czyli coraz mniej zbieżna. Tak? Bo w różnych miejscach tej przestrzeni może sobie pójść w inną stronę, tak jak to jest właśnie w naturze przecież, gdzie mamy jakieś właśnie tam, mówiłem o tych demach na przykład, tak? Czyli jakieś takie demograficznie ograniczone populacje. Więc w różnych miejscach to może się w różny sposób rozejść i jeżeli propagacja jest taka bardzo ograniczona, że pojedyncze rozwiązanie z wielkim wysiłkiem propaguje się do swojego otoczenia, no to jak w tym wielkim obszarze przeszukiwania, tak naprawdę obszarze tych wszystkich osobników, gdzie one sobie jakby leżą, w jednym miejscu wymyślimy coś fajnego, no to zanim to się przepropaguje i zajmie cały pozostały obszar, czyli zarazi te wszystkie inne mikroosobniki, no to upłynie oczywiście dużo czasu. Czasu, w którym wszędzie będzie i tak działała ewolucja. Być może niepotrzebnie, czyli będziemy tracili czas, bo gdzieś tam już powstało jakieś super rozwiązanie. No ale dokładnie o tym mówiłem przy gruboziarnistej równoległości, że to jest ten koszt związany z tym, że nie ma tego mastera i nie natychmiast dowiadujemy się o czymś, o jakiejś informacji, że gdzieś na przykład powstał jakiś super osobnik, nie? Bo jeżeli mamy mastera, to super osobnik od razu już w kolejnym pokoleniu może dominować całą populację, no a tutaj będzie to działało wolniej, co niekoniecznie jest oczywiście wadą, bo dzięki temu zyskujemy różnorodność i ta ewolucja rozłazi się w różne strony, no tylko, że my się cieszymy z różnorodności wtedy, jeżeli wchodzimy na różne szczyty, odmienne, ale jednak interesujące szczyty. Jeżeli nam się na przykład 70% tej całej liczby wszystkich naszych rdzeni rozlezie w jakiś taki obszar, gdzie jest płasko i my, one tego nie wiedzą, ale my na przykład wiemy, że tam nie ma wcale dobrych rozwiązań, albo a posteriori dopiero się dowiemy, że tam nie ma dobrych rozwiązań, no to była właśnie strata czasu, nie? I wtedy uratowałby nas ten przepływ informacji, czyli zarażenie się jakimś tam lepszym osobnikiem i pracowanie w obszarze, który lepiej rokuje i odkryjemy tam lepsze rozwiązania.
PEA, Parallel Evolutionary Algorithms, można też podzielić ze względu na komunikację synchroniczną lub asynchroniczną. Komunikacja synchroniczna wydaje się gorsza z punktu widzenia tego czekania na to, aż jakieś zdarzenie zajdzie. Czyli jeżeli na coś czekamy, to pewnie tracimy zasoby, bo nic się tam równolegle nie dzieje w jakimś tam węźle obliczeniowym, więc chcielibyśmy mieć komunikację asynchroniczną. Z drugiej strony jeszcze taka ciekawostka a propos tych różnych rodzajów komunikacji. Jeżeli mamy na przykład jakiś komputer, który działa wolniej, albo komputer, który działa tak samo jak wszystkie inne, czy jakiś taki węzeł obliczeniowy, który działa tak samo wydajnie jak wszystkie inne, ale na przykład dostaje osobnika, który wymaga dużo więcej czasu, żeby go ocenić, bo osobniki mogą się różnić złożonością, jakieś takie rozwiązanie, które jest po prostu skomplikowane, no to w momencie, kiedy mamy asynchroniczną komunikację, to ewolucja już sobie gdzieś tam pójdzie dalej, 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 a ten biedny komputer będzie tam oceniał, 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 w końcu oceni jakiegoś osobnika i przyśle go do tam, gdzie miał przysłać, na przykład do mastera, a master już jest zupełnie w innym miejscu ewolucji. Czyli to jest taki dinozaur, ten osobnik, który przyszedł z przeszłości, tak? Bo już mogło minąć ileś pokoleń, a ten biedny komputer cały czas był zajęty oceną tego osobnika i można powiedzieć, że on oceniał go na marne, bo prawdopodobnie ewolucja już jest na jakichś dalszych etapach i już mamy do czynienia z dużo lepszymi osobnikami, a tutaj przychodzi właśnie taki dinozaur. A może być też oczywiście rzadko kiedy, ale może zdarzyć się, że on jest z jakiegoś powodu interesujący. Ewolucja i ta populacja już zapomniała o tym, co było kiedyś, bo pamiętacie, że mówiłem, że ewolucja to nie jest taki proces, który jest tak bardzo globalny, że on pamięta wszystko, co było do tej pory. On po prostu jest zachłanny w czasie. Czyli w tym momencie czasu to jest tylko ta populacja, którą ma. Jeżeli przyjdzie dinozaur, to ten dinozaur rzadko, bo rzadko jest to mało prawdopodobne, ale może wnieść jakiś interesujący materiał do populacji. Jeżeli tylko nie będzie taki zły, że od razu go ubiją, to może być nawet ciekawe i pożyteczne zjawisko takiego przypomnienia sobie, co było kiedyś. No ale oczywiście nie po to robimy optymalizację, żeby stany przeszłe były interesujące z punktu widzenia przyszłości. Najczęściej to jest proces, który jest coraz lepszy w trakcie, kiedy działa. No i teraz kilka uwag do tych poszczególnych punktów. Gruboziarnista równoległość, migracja osobników. Po pierwsze musimy zdecydować się na model migracji, emigracja, czyli to jest tak, że jak osobnik wylatuje z jakiejś podpopulacji, no to go tracimy, tak? On po prostu istnieje w jednej instancji. I imigracja, która no niekoniecznie jest może tutaj dobrą nazwą, no bo to się kojarzy po prostu, że emi to tam, a imi to do nas, no ale powiedzmy, że tak to nazwiemy, kopia osobnika rozsyłana, tak? Czyli, że imigracja to jest też emigracja, czy migracja, tylko po prostu osobniki jakoś magicznie się klonują i mogą polecieć do jakiejś innej podpopulacji, a ich kopia zostaje w naszej populacji. Topologia sieci połączeń komunikacyjnych. Pierścień, torus, krata, hipersześcian, drabina, zależnie od architektury sprzętowej. No oczywiście w momencie, kiedy faktycznie implementujemy taki równoległy algorytm, no to musimy pomyśleć, gdzie mamy najefektywniejszą komunikację i to może dotyczyć zarówno, tak jak tutaj na przykład było powiedziane LAN, zarówno sieci komputerowej, internetu, jak i poszczególnych maszyn, które stoją w jakimś tam pomieszczeniu z superkomputerami, a nawet w ramach jednego CPU. Tak? Możemy mieć szybszą i wolniejszą komunikację pomiędzy poszczególnymi rdzeniami na przykład. Także w zależności od tego, jak głęboko chcemy wniknąć i jak bardzo chcemy wydajnie to zrobić, musimy o takich kwestiach myśleć. Zasięg migracji, model globalny. Osobniki mogą migrować do dowolnej subpopulacji, okay, czyli wszędzie. I model lokalny, stepping stone. Osobniki mogą migrować tylko do sąsiednich subpopulacji, wymaga zdefiniowania sąsiedztwa. No tak, czyli w tym modelu globalnym po prostu sąsiadami są wszyscy. I tutaj widać, że ta nazwa island model jest trochę myląca. Przynajmniej w dzisiejszych czasach niekoniecznie model wyspowy oznacza, że wszyscy do wszystkich mogą migrować. No, więc to powiedzmy może jakaś delikatna nieścisłość nazewnictwa. I drobnoziarnista równoległość. Maszyny o masowej równoległości. Każdy osobnik przetwarzany przez osobny proces. Ewaluacja, okej, to znamy. Dlatego te dwie ostatnie przeprowadza się w pewnym otoczeniu. Dobra, to spodziewaliśmy się tego. Topologia sieci ma duży wpływ na dynamikę i zbieżność. Najpopularniejsze topologie: krata, torus, hipersześcian, drabina. No to już ci, którzy kojarzą różne architektury, choćby połączeń sieciowych i w ogóle architektury łączenia komputerów, wiedzą, o czym tutaj jest mowa. Zaleta Parallel Evolutionary Algorithms w wariancie drugim i trzecim, czyli
gruboziarnistym i drobnoziarnistym, utrzymanie większej różnorodności niż algorytm ewolucyjny z pojedynczą populacją, szybciej znajduje optima, nie dochodzi do przedwczesnej zbieżności całej populacji. Tego byśmy chcieli, ale jak źle zrobimy, to będzie gorzej niż właśnie taki algorytm ewolucyjny z pojedynczą populacją. Także wszystko zależy, czy dobrze wyważymy właśnie tą częstość migracji, liczbę wysp i tak dalej. I teraz problemy i kierunki badań, czyli co się sprawdza i nad czym się pracuje, żeby polepszyć jeszcze jakość tych poszczególnych architektur. W przypadku gruboziarnistym lepsze wykorzystanie własności, poznanie, zrozumienie poszczególnych cech tego typu, wyznaczenie optymalnych wartości parametrów opisujących architekturę, na ile subpopulacji dzielić, jaka część osobników ma być wymieniona. Okay. Czyli takie najbardziej zgrubne elementy architektury oczywiście można badać, żeby ją najlepiej dostroić do konkretnego problemu. I w przypadku trzecim, który jest, można powiedzieć, bardziej wymagający, no bo to już jest takie ekstremum, tak, że osobnik to jest jednostka obliczeniowa właściwie, opracowywanie operatorów, które nie wymagają tak dużych nakładów na komunikację i przeciwdziałanie osłabieniu presji selekcyjnej spowodowanej dużą decentralizacją, tak, bo to jest ewidentne ryzyko, mówiłem wam o tym, że sobie wyobrażam jakąś taką macierz tych wszystkich jednostek obliczeniowych, z których każda przetwarza jednego osobnika. No i właśnie ten przepływ informacji jest wtedy taki powolny. To wręcz może przypominać taki automat komórkowy, o których tam jeszcze powiemy na playliście sztucznego życia. Nie, że gdzieś coś się stało i to tak powolutku, powolutku propaguje się. Tak jak mamy w fizyce, mamy prędkość światła. No to właśnie prędkość światła to się wydaje tak super szybko, ale w skali kosmicznej to jest tak naprawdę bardzo wolno. I przecież mówimy o latach świetlnych, tak? Także... czy nawet o milionach lat świetlnych, więc ta prędkość propagacji właśnie w takiej macierzy różnych osobników podlegających ewolucji może być na tyle wolna, że to się tak bardzo rozlezie, że nie będziemy mieli zysku z tej równoległości po prostu. Nie? Dobra, to chyba kończy ten wątek algorytmów równoległych ewolucyjnych, przynajmniej takie podwaliny tego, jak można je zrównoleglać na te trzy różne sposoby. Oczywiście wszelkie hybrydy też są możliwe. Na kolejnym wykładzie zbiorę kilka takich zaleceń, na co zwrócić uwagę, czy co sprawdzać i co starać się polepszyć w momencie, kiedy chcemy zrobić skuteczny algorytm ewolucyjny w jakiejś trudnej sytuacji optymalizacyjnej. Czyli takie praktyczne zebranie kilku zaleceń. Pozdrawiam.